Nazywam się Artem Dmytrenko. Jestem rzeźbiarzem. Miałem gdzieś tak bliskość do tego światu, sztuki, do rysowania, do rzeźbienia, do lepienia. I później dopiero gdzieś tak w wieku może gimnazjalnym odkryłem sobie, że o, że rzeźba to jest coś ciekawego. To jest bliskie do materii, do substancji, to jest fizyczne, to jest coś, co pokazuje, co jest identyfikatorem światła. Inspiracja, moim zdaniem, może tkwić tylko tam, gdzie nie ma nic sztucznego, nic dodanego jeszcze, czyli jakiś taki sygnał pierwotny, od początku. Na przykład bardzo ważną sprawą w sztuce jest to, co nas zachwyca, co zachwyca mnie właśnie, tak? To, o czym nawet trudno powiedzieć, co trudno przekazać. Staram się oddzielić to, co jest technologią, od tego, co jest celem w sumie. Rzeźby, czyli trzeba wyrazić się poprzez pewną formę, wyrazić coś. Używam przeróżne materiały, ale zaczynam klasycznie rzeźbić zawsze w glinie. Może plastelinie czasem. Zaczyna się zawsze od tego, że robię szkice. Ja lubię robić szkice i należę do tych artystów, którzy lubią tak drążyć i tak szlifować temat. Aż póki dojdziemy do takiej syntetycznej formy na koniec. No więc glina. A później no to odlewanie w ceramice, w brązie, w gipsie. Gips jest takim, po prostu jest podyktowany, można powiedzieć, troszkę warunkami ekonomicznymi. To też bardzo ważne, czyli no po prostu tę formę i materiał dyktują nasze czasy. Tu już nie funkcjonuje w warunkach burżuazyjnych, jak to było kiedyś. Mało kto rzeźbi teraz w marmurze, tak po prostu dla swojej przyjemności, albo odlewa swoje prace w brązie, no bo to też ogromne koszty. Czyli tu po prostu troszkę dyktuje ten wątek ekonomiczny. Dlatego właśnie gips, ceramika, drewno. Charakterystyczne dla mojej twórczości, mojej rzeźby, mojego rysunku, to jest to, co, że ciągle próbuję takim wykorzystać jako materiał budowlany do dramaturgii, do powstania jakiegoś pewnego przekazu w rzeźbie. Jako materiał budowlany stosuję jednak figurę ludzką, postać ludzką, albo coś, co gdzieś tak antropologicznie z człowiekiem związane. To znaczy, to niekoniecznie jest człowiek, jego ciało, tak jak u Rodena, powiedzmy, czy tam no, w klasycznym wydaniu rzeźby, ale również te przedmioty codziennego użytku naszego, wszystko, co o nas świadczy, nasz ślad gdzieś tam na ziemi, gdzieś tak wokół człowieka, można tak to określić, czyli wokół człowieka, jego dramatu, też bardzo mnie interesuje jakiś taki nietypowy stan człowieka, w momencie ryzyka, jakiegoś cierpienia. Drugie to od początku akcentuje jednak pojęcie albo dostrzeganie pewnej tajemnicy. Jak powinniśmy patrzeć na rzeźbę i w ogóle na sztukę? Wydaje mi się, to też bardzo dobrze tutaj zwrócić się do dzieci albo nawet dosłuchać się do nich, bo to gdzieś tak podobne każdej innej obserwacji świata. Umie się zachwycać,